Tak, jak Wam mówiłem wcześniej, niestety nie mogłem nagrywać z przyczyn osobistych, zawodowych. Mam nadzieję, że teraz się wszystko wyklaruje i już filmy naprawdę będą regularnie wpadać na kanał. Jeżeli Wam się taki wypad podoba, chcielibyście bardziej szczegółowo zobaczyć ten obszar, dajcie suba, lajka, napiszcie w komentarzu tak, a wrócę tu jeszcze raz i przejdę całe wszystkie te ścieżki razem z Wami, by Wam pokazać ten obszar, moim zdaniem nic ciekawego obok mnie. W tej chwili, gdzie siedzę, znajduje się zakład ustatniania wody pitnej, za mną zakład WSK. Bardziej to przypomina taki, czekajcie, bo jakaś komarzyca znów mnie chła. Nie wiem, czy mam słodką krew, czy co. Czy ja jestem taki słodki. Bardziej mi przypomina taką dziką, może nie tyle dziką, co opuszczoną przestrzeń, którą pokryły drzewa i krzaki. Jest rezerwat przyrody. Ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę miasto, to polecam to miejsce. Zdjęcia Wam wrzucę do filmu. Moim zdaniem sfotografowałem wszystko, co może być ciekawe. Placu zabaw. Nie będę fotografował, bo nikogo to raczej nie interesuje. I do zobaczenia w następnym. Tak, mówiłem wcześniej, są rezerwat. Jako rezerwat, no to jest, mówię, zbieranina drzew, krzaków. Niektóre już, jak widać, powalone, przycięte leżą. W całym rezerwacie jest tylko jedna ławka. Poza tym nie ma nic. Tak, moją jedyną atrakcją to jest obszar rekreacyjny, znajdujący się przy rzece, gdzie nawet można spotkać łabędzie z młodymi, które już tak są oswojone do tego stopnia, że nie boją się ludzi. Mnóstwo kaczek. Jako na niedzielny wypad, tak żeby trochę od betonu, budynków i asfaltu odpocząć, to tak. To tak, polecam. Jeżeli ktoś potrzebuje pójść do takiego pseudo lasu, odpocząć, nawet można na pniu gdzieś usiąść, wyciszyć się. Choć
od aut nie uciekniemy, bo tak wcześniej mówiłem, tam się znajduje droga, którą co chwilę jedzą auta. Także nieciekawie. Tam jest zakład znów produkcyjny WSK. Bardziej to jest taka miejska, jak mi słowa, oaza zieleni niż rezerwat. I powiem wam tak, że jestem tu po 10 latach, jestem tu drugi raz i oprócz nazwy to się nic nie zmieniło. Kiedyś to była normalnie Lisia Góra, teraz jest rezerwat Lisia Góra. Obszar ten sam, tak samo zaniedbany. Jedynie tylko co to nazwa się zmieniła. Ścieżka dydaktyczna jest zaniedbana, częściowo zdewastowana, a częściowo po prostu zniszczona przez przyrodę. Witam was z czegoś, co się nazywa rezerwatem przyrody. Jak widzicie, jest to zwykły obszar zadrzewiony, drzewa liściaste, krzoki, przez które musimy się przedrzeć. Ścieżki dydaktycznej już też nie ma. O, tu mamy coś ala polana, raczej rozdroże. Tam idzie główna, idzie droga samochodowa dla aut przez ten niby rezerwat. W tamtą stronę skądś przyszliśmy. Jest rzeka Wisła, a nad nią obszar rekreacyjny, gdzie znajdują się bary, wypożyczalnia sprzętu wodnego, plac zabaw, miejsce na grilla. Myślałem, że ten rezerwat przyrody będzie czymś bardziej atrakcyjnym. Niestety zawiodłem się. Sam obszar rekreacyjny polecam. Co do rezerwatu, ja tak jak mówiłem, jest to zbieranina drzew i chaszczy. O, widzicie tam. A się jest droga dla aut. Tu mamy taką ścieżkę. Tu kiedyś był tor. Bardziej trasa rowerowa dla rowerów górskich. Taka bardziej ekstremalna. Tak to wygląda teraz.